Witam serdecznie na naszym kolejnym, ostatnim już webinarium. Na samym początku, oczywiście, za chwilę przeczytam tą formatkę poniżej, ale proszę dać znać, czy słychać i czy widać. E, oczywiście, zaczynamy. Powyższa publikacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu rozporządzenia Unii Europejskiej. Numer 596 łamane na 2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartej w niniejszej publikacji. Dziękuję, że jesteście Państwo z nami. Teraz na samym początku chciałbym sprawdzić, proszę dać znać, czy widać, i słychać. Oczywiście e, informuję. Już, już. Oczywiście informuję, że partnerami tego naszego spotkania jest Forex Club, Ace Market UTV, czyli mój kanał na YouTubie oraz e, platformę dostarcza firma Tickmill. E, ok, drodzy Państwo, dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone tematowi co robić, aby odnieść sukces na rynkach finansowych? Co robić, aby przetrwać na rynku finansowym? A moje 20-letnie doświadczenie sygnalizuje, że rynek to po pierwsze jest najdroższy uniwersytet na świecie, a po drugie jest wielkim grobowcem wszystkich tych, którzy chcieli szybko zarobić pieniądze, uważali, że rynek finansowy to jest prosta metoda do tego, żeby się wzbogacić że jeżeli raz dokonali trafnej decyzji na samym początku, to już tak będzie cały czas i szybko staną się miliarderami, bogaczami. A jeżeli dokonali na samym początku transakcji stratnej i stracili dużą ilość pieniędzy, no to uważają, że rynek to kasyno i że, że tutaj wygrywają tylko ci, którzy mają dostęp do informacji poufnych albo tego typu informacji niejawnych, ale jak pokazuje doświadczenie, można przetrwać na tym rynku i postaram się na podstawie własnych doświadczeń, drodzy państwo, bo myślę, że na tej prezentacji będę się bardzo często odnosił do swojego doświadczenia, do własnych wniosków, do własnych przewidywań i oczywiście do tego mojego portfela, który ci, którzy z państwa obserwują, to widzą, co się w nim dzieje, jak on funkcjonuje, a tych, którzy chcieliby obserwować mój portfel. To tutaj na dole jest specjalny adres e-mail, proszę wysłać, wtedy będziecie Państwo rzeczywiście obserwować, jak sobie radzę i na spadkach, i na wzrostach. Natomiast na samym początku chciałbym zwrócić uwagę na ten wykres, który widzicie Państwo w tle. On jest kluczowy, on idealnie oddaje to, jak zachowują się nasze emocje. Jak zachowujemy się my, kiedy nie mamy żadnej strategii inwestycyjnej, kiedy jesteśmy zupełnie zieloni na rynkach finansowych, kiedy po prostu uważamy, że rynek to jest bardzo proste narzędzie do zarabiania pieniędzy, kiedy nie mamy żadnego planu inwestycyjnego. I jak tutaj widzicie Państwo na tym, na na tym diagramie, na tym wykresie, kiedy inwestujemy, staramy się inwestować bez żadnego planu, bez żadnej koncepcji, to poddajemy się naszym emocjom. I na samym po po początku obserwujemy rynek. Później uważamy, że, kupujemy, że, kupimy, że kupimy w korekcie, gdy coś rośnie, ale zwykle nie kupujemy, bo czekamy, aż korekta będzie głębsza. Później, kiedy przegapimy tę okazję, no to oczywiście wskakujemy do pędzącego pociągu, i bardzo często okazuje się, że łapiemy jakiś ekstremum. Zwykle wtedy jest to szczyt. I gdy zaczyna spadać, to po pierwsze, mamy takie myśli, żeby uśredniać cenę, żeby dokupywać, żeby nasza cena taka uśredniona była jak najniższa. Uważamy, że to jest po prostu okaza inwestycyjna. Kiedy dalej spada, uważamy, że to jest tylko korekta, i tak myślimy cały czas o tym, co się dzieje na rynku. Nasze emocje negatywne zaczynają być coraz większe. Zaczynamy przeklinać rynek, zaczynamy już tutaj naprawdę spa mieć problemy. Z tym, żeby obserwować gonostro, czyli skupiamy się cały czas, żeby obserwować nawet każdy tik na rynku i czekamy na jakiekolwiek odbicie, które da nam nadzieję, że już tutaj rynki pójdą w górę. No i oczywiście, gdy już przekonujemy się, że to jest korekta większa niż jakiś chwilowy spadek to staramy się sprzedać to, ale tylko kiedy coś odbije. I oczywiście jak tylko coś odbije, nawet na parę tików, na parę centów, parę pipsów i tak parę punktów, to nie sprzedajemy, bo czekamy, aż te odbicie będzie większe. No i oczywiście później, kiedy to dalej spada, w końcu na podstawie naszych emocji, nieprzespanych nocy, obgryzionych do krwi paznokci bardzo często i różnych innych negatywnych emocji dokonujemy transakcji, sprzedaży, zamykamy tą pozycję, mówimy, że rynek to jest, no wiadomo, używamy niecenzuralnych wtedy słów, no i okazuje się jakimś cudem, że trafiliśmy praktycznie w same dno. No i nasze emocje sugerują nam wtedy, że jesteśmy mało inteligentni, bo tutaj zaczyna coś rosnąć i tutaj się okazuje, że sprzedaliśmy w samym dnie, a tutaj rynek znowu zaczyna rosnąć i wracamy do do wzrostów nie wierzymy w to, że rynek będzie rósł, a później kiedy się przekonujemy, że to jednak coś jest prawdziwego, to znowu myślimy o tym, żeby kupić i znowu dokonujemy transakcji i cykl się powtarza. I gdyby, i gdybyśmy nie mieli żadnego narzędzia inwestycyjnego, gdybyśmy nie mieli żadnej metody inwestycyjnej, niczego co by nam sugerowało, jak należy postępować logicznie na rynkach finansowych, no to byśmy cały czas powielali ten schemat. Schemat chciwości i strachu. Chciwości i strachu i tutaj on jest dobrze opisany i ja powiem Państwu szczerze, na samym początku mojej kariery oczywiście także przeszedłem przez ten schemat i dokładnie wiem, jakie emocje się z tym wiążą i byłem w fazie euforii i byłem w fazie panicznego strachu i gigantycznego zniechęcenia, kiedy uważałem, że moja wiedza nabyta i doświadczenie jest nic nie warte, ma ujemną wartość, no i oczywiście, kiedy tylko zaczęło coś rosnąć i byłem na pozycji zyskownej, to uważałem, że jestem królem miasta, tak zwanego, że potrafię wszystko, że potrafię bardzo łatwo zarobić pieniądze. No i oczywiście w sytuacji, kiedy okazywało się, że znowu y, moja intuicja i moje mniemanie o sobie było zbyt duże, powielał się schemat chciwości i strachu. I z mojego doświadczenia 20-20-letniego mogę Państwu ze stałą szczerością powiedzieć że inwestowanie na rynkach finansowych to jest właśnie balansowanie na dwóch skrajnych emocjach, chciwości i strachu, chciwości i strachu, który non stop się przeplata jak taka sinusoida cały czas ma miejsce. A naszym zadaniem, żeby być inwestorem, który odniesie sukces na rynkach finansowych, jest to, żeby zapanować nad tymi skrajnymi emocjami, chciwością i strachem, chciwością i strachem. Jak do tego doprowadzić? Oczywiście mieć swój własny system inwestycyjny, swoją własną metodę inwestycyjną sprawdzoną, która będzie potrafiła nas ustrzec przed podejmowaniem złych decyzji, kiedy będziemy już w fazie takiej euforycznej, będzie nam sygnalizowała, żebyśmy nie dokonywali pewnych transakcji, kiedy będziemy obserwowali obsunięcia kapitału, żebyśmy też nie podejmowali głupich decyzji. No i oczywiście postaram się na kolejnych slajd slajdach Dać Państwu taką namiastkę tego, jak ja sam o, o, inwestuję, jaki jest mój punkt widzenia, jakie są moje doświadczenia i co należy robić, a czego należy nie robić na rynkach finansowych. No i oczywiście, co należy, jaka jest taka składowa sukcesu? Tutaj warto, myślę, że przeczytać to, co się tutaj znajduje, czyli to jest takie zbudowanie na solidnych podstawach pewności siebie oraz przeświadczenie o zdolności umysłu do poznawania prawdy i wykorzystywania jej z powodzeniem w każdej dziedzinie życia. Kolejny to jest automotywacja i poświęcenie, posiadanie zdolności, pragnienia poświęcenia czasu i energii na nauczenie się, jak i za pomocą jakich instrumentach grać, czyli w tym wypadku dokonywać transakcji. Kolejny punkt. Intelektualna niezależność, zdolność do oferowania własnych sądów opartych na własnym sposobie postrzegania faktów. To jest moim zdaniem bardzo istotne. Drodzy Państwo, na rynkach finansowych nikomu nie wierzcie. Nawet mi, który tu mówi te słowa, nie wierzcie, nawet mi. Sami się przekonajcie, czy te metody, czy te sposoby, czy te punkty widzenia są istotne. Nie dokonujcie transakcji, drodzy Państwo, na podstawie prognoz jakichś własnych widzimisię i innych sądów. To jest absolutnie droga do klęski, to jest wielki błąd i osobiście sygnalizuję, żeby nie dokonywać tego rodzaju decyzji, nie opierać swoich decyzji inwestycyjnych na tego typu sądach. Trzeba mieć intelektualną niezależność, zbierać źródła z każdego miejsca, jakie jest tylko dostępne, a z mojej pracy zawodowej to muszę Państwu się przyznać, że my dilerzy, przynajmniej ja tutaj i my tutaj, moi koledzy, Naszą główną, naszym głównym, taką, główną czynnością, którą dokonujemy w czasie dnia, nie jest wcale dokonywanie transakcji na rynkach finansowych, jakieś tam spekulacje czy czego tego typu, tylko czytanie. My po prostu czytamy wszystko, wszystko, co nam wpadnie do głowy. Od prawa do lewa, od angielskojęzycznych treści, po polskie oczywiście, czytamy każdego i należy... Nie lekceważyć nawet tych skrajnych poglądów i po jednej, i po drugiej stronie, ponieważ czasami nawet tacy ludzie potrafią mieć, odkryć coś, co nam umknie uwadze, co może nam pomóc w dokonywaniu własnych decyzji i na, na podstawie tych decyzji dokonywania trafnych, przemyślanych ruchów na rynkach finansowych. Kolejny punkt to jest elementarna uczciwość, całkowite poświęcenie poszukiwaniu prawdy o sobie samym rynkach finansowych, o swoich decyzjach, postępowaniu w myśl tej prawdy. Te, te, ten punkt jest też ważny z tego powodu, że jesteśmy, że musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakimi my jesteśmy ludźmi w sytuacji, kiedy są te skrajne emocje, kiedy jest wiel, kiedy czujemy wielką chciwość, czyli uważamy, że jesteśmy Panami świata, że możemy wszystko, że, po, że potrafimy zarobić na rynkach finansowych w parę godzin tyle pieniędzy, co wcześniej nasz. Ojciec czy matka przez cały rok, czy jeszcze więcej. I co jesteśmy w stanie zrobić, kiedy czujemy tą negatywną emocję, czyli strach? Jak się zachowujemy? Czy mamy myśli, nie daj Boże, nawet takie samobójcze? Czy potrafimy myśleć w kategoriach hazardu, czy, czyli zastawiać domy, samochody i inne, różne takie rzeczy, które się bardzo często zdarza. Niestety, między spekulacją a hazardem jest bardzo taka bliska nić, i trzeba być świadomym tego, jak się zachowujemy w sytuacjach tych kryzysowych, sytuacjach trudnych, sytuacjach strachu. No i oczywiście, kiedy odkryjemy w sobie duszę hazardzisty, być świadomym, że pewnej granicy nie należy przekroczyć, bo jeżeli ją przekroczymy, to czeka nas no, po prostu tragedia, nie tylko finansowa, ale także osobista. No i piąte, prawdziwa fascynacja w tym, co się robi, akceptacja faktu, że największą nagrodą jest sama praca jako taka, a nie pieniądze. Oczywiście myślę, że to jest dość zrozumiałe, nie trzeba tego więcej tłumaczyć. No i, i teraz wróćmy do tego slajdu sprzed, sprzed dwóch webinariów, kiedy sugerowałem, żeby określić, jakim jesteśmy typem inwestora. Czy jesteśmy inwestorem konserwatywnym, który jest chętny do podejmowania niewielkiego ryzyka, czy tym umiarkowanym, który ma pośrodkowane. Ochotę na ryzyko i na stopę zwrotu. No i oczywiście, czy jesteśmy inwestorem agresywnym. Jako, że my w tym gronie tutaj inwestujemy na rynkach finansowych z dźwigną, więc w moim zdaniem w większości przypadków należymy do tej kategorii trzeciej, czyli inwestorów agresywnych, ale jestem tego świadom, że na, moje, na, moje, na moim kanale na YouTube, na H Market UTV. Już tyle tysięcy osób oglądnęło ten materiał i prawdopodobnie jeszcze go obejrzy wiele tysięcy, że należy tutaj zaznaczyć, że trzeba określić, jakim typem inwestora jesteśmy. Tak? Czy konserwatywnym, umiarkowanym, czy agresywnym, a może nawet super agresywnym. I radzę, zasygnalizuję, wrócić do tego webinarium sprzed dwóch tygodni, żeby po prostu odpowiedzieć sobie na te pytania, zrobić sobie ten test i uświadomić sobie, kim my jesteśmy jako inwestor. I znalazłem taki bardzo ciekawy wykres, taki diagram, który pokazuje, jak określić swoje ryzyko, kiedy, kiedy już, znaczy jak inwestować, jak sobie alokować różne, w różnego rodzaju klasy aktywów, kiedy już wiemy, kim jesteśmy. No tutaj widzicie Państwo, że a według, agry, według Mary Lynch'a w tym wypadku, to jeżeli jesteśmy inwestorem agresywnym, no to powinniśmy prawie połowę, 40% uplasować w obligacjach, no ale nie, nie bądźmy aż tacy agresywni, czyli bądźmy bardzo agresywni. My jesteśmy generalnie bardzo agresywni, jeżeli jesteśmy tutaj na tym webinarium. W tym momencie więc prawdopodobnie ilość obligacji w naszym portfelu jest znikoma, jeżeli w ogóle nie ma tych obligacji w naszym portfelu, ale prawdopodobnie, tak już powiedziałem, ogromnie nas tysiące ludzi, więc część, może nawet znacząca, na przestrzeni następnych tygodni i miesięcy będzie należała do tej grupy, która jednak postanowi część swoich środków zgromadzić na rynku obligacji. No i oczywiście taką jedną z głównych zasad tego, jak dokonywać Alokacji swoich aktywów jest zasada 100 minus aktualny wiek oszczędzającego. Więc jeżeli mamy 100 lat, jeżeli mamy, jeżeli mamy 30 lat, to od 100 odejmujemy swój wiek, czyli 30, no i, to wy, i ten wynik, czyli 70, oznacza, ile procent kapitału powinniśmy zainwestować na rynku akcji, a resztę w obligacje lub bezpieczne tego typu narzędzia. No i im bliżej emerytury, tym widać, jak rośnie procent. W naszym portfelu obligacji, a jak powiniencie zmniejszać procent akcji, czyli generalnie rynek ryzyka. I taka zasada jest zasadą stosowaną już od no, prawie 100 lat, myślę, i się dobrze sprawdza. Oczywiście, kolejny taki to jest dywersyfikacja, żeby nie wsadzać wszystkich jajek, kto się mówi, do jednego koszyka, żeby przetrwać trudne chwile. Tutaj na tym diagramie są także fundusze parasolowe, czyli dla tych wszystkich, którzy jednak oszczędzają w sposób taki mniej mniej agresywny, a fundusze parasolowe to są takie w największym skrócie instytucje, w których jest wiele strategii inwestycyjnych i my możemy swobodnie przesuwać swoje kapitały bez płacenia różnego rodzaju prowizji, podatków, itd. itd. Warto zwrócić uwagę na fundusze parasolowe. Myślę, że większość TFI w Polsce to są właśnie fundusze parasolowe, oferują tego typu usługi. Pamiętać o tym, że uśrednianie ceny to jest bardzo często taki, taki takie narzędzie, że tak powiem, do tego, żeby szybko pozbyć się własnego kapitału. No i oczywiście zdrowy rozsądek jest tutaj kluczowy. O tym mówiłem, żeby sięgać po wiedzę z każdej strony, jaką się tylko da znaleźć. No i tutaj podział rynku na podstawie ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu, jak wiecie Państwo, najmniejsze ryzyko to lokaty, największy Forex i oczywiście Bitcoin, gdzie tutaj w ostatnich dniach widzieliśmy obsunięcie tutaj tego Bitcoina o 30, nawet więcej procent, więc proszę sobie zobaczyć, jaka jest wielka, jakie jest wielkie ryzyko i, i, i zmienność na tym rynku. I gdybyśmy byli Młodzi, no, niedoświadczeni, zainwestowali w bitcoina na 68 tysięcy dolarów, a później by nam spadł na 42 tysiące, chyba w weekend. No to można by naprawdę nie przespać wie, wielu, wielu ostatnich nocy. Więc warto być świadomym, jakie rynki tutaj są e, związane z jakim ryzykiem i z jaki, jaką stopę zwrotu można oczekiwać na podstawie tych rynków. No i oczywiście, żeby odnieść sukces na rynkach finansowych, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie o dywersyfikację. Dywersyfikację, określenie ryzyka, alokację i opracowanie własnej strategii inwestycyjnej. Ja się teraz przełączę na platformę, na której, jak już Państwu na samym, podczas pierwszej prezentacji sugerowałem, że tak, orientacyjnie otworzyłem sobie pozycje zgodnie z moim portfelem. No i tutaj, no, nie będę się chwalił, ale wynik jest satysfakcjonujący przez ten miesiąc. Ale do czego zmierzam? Jak widzicie, tutaj Państwo w portfelu są praktycznie. Najważniejsze grupy aktywów Forex, indeksy giełdowe, bitcoin, nawet surowce, nawet obligacje. Więc bardzo szeroka dywersyfikacja poprzez różne klasy aktywów pozwala nam dobrze dywersyfikować własne oszczędności, własne kapitały i wyłapywać te trendy, na których, na, których na pewno zarobimy. Oczywiście, szukając trendów, należy być świadomym tego, że zdecydowana większość naszych transakcji będzie stratna. To jest oczywiście fakt, bo szukanie trendu wiąże się z tym, że wiele razy natniemy się na fałszywe ruchy. I gdybyśmy nie mieli takiej strategii dywersyfikacyjnej, no to myślę, że niewielu z Państwa, nawet nie, ja sam, po pięciu pod rząd stratnych transakcjach zaczynałoby wątpić w metodę inwestycyjną. Po dziesięciu myślę, że nawet no niewielu by z nas dotrwało do 10 podrząd stratnych transakcji, a już zaliczając 20 transakcji, to osobiście nie znam takiego człowieka, który by przeżył to i koncentrując się tylko i wyłącznie na jednym rynku. Ale kiedy mamy zdywersyfikowany portfel, kiedy mamy tutaj... Kiedy mamy tutaj różne instrumenty, nie obchodzi nas to, czy ta czy tutaj Bitcoin, czy jakiś inny instrument, eurodolar, czy coś konsoliduje się wiele miesięcy. Nie, obchodzi na, nie obchodzą nas te drobniutkie, drobniusienkie straty. Czekamy na trend, kiedy już rynek e, zacznie trend, kiedy wychwycimy, kiedy będziemy mieć otwarte pozycje, to na pewno na tym zarobimy. I co jest także istotne, w sytuacji, kiedy gramy na trend, nie szukajmy, przynajmniej ja osobiście nie szukam poziomów docelowych, nie szukam take profit, nie ustawiam take profita, nie, os, nie, nie ustawiam jakiegoś zlecenia, które nam które mi pozwoli zgarnąć zyski. Po prostu pozwalam zyskom rosnąć, a moim stopem jest stop and reverse, czyli mój, moim stopem jest automatyczne odwrócenie pozycji, ponieważ Uważam, że, nale, że dla mnie najlepsze jest bycie cały czas w rynku, cały czas w rynku i szukanie tych okazji inwestycyjnych. Co się wydarzy, to się wydarzy, zobaczymy. Także dywersyfikacja to jest moim zdaniem podstawa, dlatego jest ona na miejscu pierwszym podczas tej listy, którą widzicie teraz Państwo na prezentacji, i wróćmy do tej prezentacji później. Określenie ryzyka to jest także niezwykle istotne. Ze względu na to, że warto mieć świadomość, ile jesteśmy w stanie stracić na każdej pojedynczej transakcji, transakcji, kiedy jest ona oczywiście stratna. Więc, żeby przeżyć pod rząd 20 stratnych transakcji, a nawet więcej, trzeba nakładać na każdą transakcję bardzo niewielką porcję ryzyka. I wtedy naprawdę nas nie będzie obchodziło, czy 20 razy tracimy na, na danym instrumencie, czy, te, czy też nie, bo prędzej czy później chwycimy jednak ten trend. I nie będzie miało to negatywnego y, znaczenia dla naszego y, ryzyka. No i oczywiście ważne jest też to, żeby jakoś w pewien sposób określić to ryzyko. I na kolejnym slajdzie za chwilę Państwu pokażę, jaki jest taki najbardziej popularny dla takiego tradera, jak my, sposób do określenia ryzyka danego instrumentu finansowego. Kolejna to jest alokacja. Tak już Państwu pokazywałem na tym, na tym moim portfelu. Tam są akt, tam są indeksy giełdowe, surowce, tam są pary walutowe, obligacje, bitcoin, więc alokacja jest szeroka, jest skoncentrowana generalnie na ryzyku, nie ma pozycji takich bezpiecznych, żeby inwestować, buy and hold, kupić, trzymać. Po prostu alokacja jest, dość, jest bardzo... Dopasowana do mojego profilu ryzyka, i tak jak zachęcałem Państwu do tego, żeby określić swój, tutaj także sugeruję określić swój profil ryzyka, żeby dokonać dobrej alokacji swoich kapitałów. Czy też czy te będziemy mieć połowę w obligacjach, czy i połowę w akcjach, czy odwrotnie, wszystko zależy od tego, jaki jest nasz profil ryzyka. No i ostatnim punktem jest opracowanie strategii. Kiedy kupujemy, kiedy sprzedajemy, kiedy jesteśmy być może poza rynkiem itd., itd. Na kolejnych slajdach będę Państwu opowiadał o tej strategii. Są oczywiście różne strategie: strategie dotyczące wybicia, tak jak ja mam, czy też strategie buy and hold, czy też strategie tutaj scalpingowe. Osobiście zajmowałem się scalpingiem, nie jest to metoda inwestycyjna, która pasuje do mojej osobowości, więc zarzuciłem tą strategię do takiego szybkiego day tradingu opartego. Na, na kilku, tylko parach walutowych. Także osobiście nie jest dopasowane do, mojej, do mojego profilu ryzyka. Więc no najlepsza dla mnie metoda to jest swing trading, czyli otwieranie pozycji i liczenie na kilkudniowe, kilkunastodniowe, e, oczywiście także e, dłuższe trendy na rynkach finansowych. I oczywiście zapomniałem jeszcze dodać o tym, że przynajmniej dla mnie. Ważne jest to, żeby określić także dywersyfikację czasową, ponieważ mam w portfelu portfel średnioterminowy i krótkoterminowy. To także pozwala mi dopasować pewnego rodzaju do, do, pozwala mi się dobrze dopasować do trendów, które występują na rynku. A określenie ryzyka w tym wypadku wiąże się także z tym, że przynajmniej te moje pozycje są. Nastawione na te trendy, które staram się wyłapać dość. I myślę, że te wyniki, które są pokazywane, myślę, że do dobrze odnoszą to, co się czy, czy ta metoda jest dobra, czy to określanie ryzyka jest trafne. No i to jest. I teraz przedstawię Państwu to narzędzie, które pozwala dość łatwo określić, jakie jest, jak jest ryzyko na rynku finansowym. Najprostsze, czyli narzędzie ATR, czyli Average to Range, wskaźnik techniczny dostępny na każdej platformie, wszędzie. On bardzo dobrze pozwala określić zmienność. Tutaj liczoną w pipsach, czyli na chwilę obecną to jest, są dane miesięczne, czyli w miesiącu można oczekiwać średniej zmienności na poziomie 300 pipsów, a to jest około 2,5%. Czyli musimy sobie tutaj oszacować, czy jesteśmy w stanie, otwierając jedną pozycję, stracić średnio. W miesiącu 2,5%. Jeżeli inwestujemy oczywiście z dźwignią taką, która da nam, czyli kiedy koncentrujemy się na tym, żeby inwestować tylko na tej parze, inwestujemy praktycznie bez żadnej dźwigni, no to wtedy no to wtedy tutaj takie ryzyko na chwilę obecną miesięczne to jest około 2,5% na euro-dolarze. także chciałbym. Nadmienić, że w moim, przynajmniej w moim portfelu stosuję dwojakie dźwignie finansowe. Na portfelu tym średnioterminowym to jest dźwignia 1 do 1, a na krótkoterminowym 10 do 1, więc średnio w portfelu mam dźwignię 5 do 1. I moim zdaniem ona jest idealnie dopasowana do mojej osobowości inwestycyjnej. Nie jest zbyt duża, nie jest zbyt mała. Wyniki są dla mnie satysfakcjonujące. No, ale oczywiście, jeżeli mamy pewną, pewnego rodzaju strategię inwestycyjną, to warto ją w matematyczny sposób oszacować, czy ona jest dobra, czy też niedobra. I ten wykres, czyli ten wzór, który tutaj widzicie Państwo, jest moim zdaniem niezwykle ważny. To jest wzór na oczekiwaną skuteczność systemu naszego, naszej metody inwestycyjnej. To jest bardzo łatwy wzór, ponieważ prawdopodobieństwo zysku mnożymy razy uśredniony zysk. Z naszych transakcji historycznych i odejmujemy od prawdopodobieństwa straty pomnożonej przez uśrednioną stratę. Więc jeżeli wynik jest dodatni, to nasza strategia jest dobra, a jeżeli ten wynik jest ujemny, to oznacza, że nasza metoda inwestycyjna jest niedobra i należy, i należy ją porzucić. I należy także pamiętać, że jako że jesteśmy na rynkach finansowych, a to jest pochodna ekonomii, czyli nauki społecznej, jeszcze raz podkreślam, ekonomia, nauka społeczna, nieścisła, więc wynik, który tutaj będziemy uzyskać, on się cały czas zmienia i trzeba go stale monitorować, czy on czasem nie jest tra na trajektorii spadkowej. Ponieważ jeżeli tak będzie, to wkrótce może się oczek zdarzyć tak, że oczekiwany nasz y wynik z tego systemu jest ujemny. I warto to monitorować, ponieważ rynki cały czas żyją i tutaj zobaczycie Państwo na, na kolejnych slajdach, że. To się dość dobrze zmienia. A teraz, moim zdaniem, jedne z najciekawszych slajdów dla inwestorów, tych takich bardziej pasywnych, inwestorów, którzy posiłkują się analizą fundamentalną i inwestują na rynku akcji. Ponieważ z mojego doświadczenia wynika, że wskaźniki fundamentalne, analiza fundamentalna na rynku akcji sprawdza się w długim terminie i polecam każdemu z Państwa, żeby sięgnąć do tych materiałów. Do tych dwóch slajdów, które teraz będziecie Państwo widzieć, kiedy zobaczycie Państwo wielką bezsę, wielką o, katastrofę na rynkach finansowych, ponieważ wtedy zobaczymy, że jest wiele walorów, które są niezwykle interesujące pod względem inwestowania fundamentalnego, czyli takiego, który stara się nam określić momenty kupowania akcji w momencie, kiedy ich wycena jest zdecydowanie mniejsza niż wynika to z pewnych modeli. I tutaj pierwsze, i to jest pierwszy wykres, który tutaj, czyli znaczy ten pierwszy wzór, który tutaj sugeruje, jak określać tego typu wartość. Tutaj ten, tą stronę zaciągnąłem od Alberta Rokickiego, którego serdecznie pozdrawiam, fantastyczny człowiek. I tutaj te wartości warto sobie obliczać, żeby upewnić się i dowiedzieć się, czy w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z bezą, nasze spółki. Czyli wartość tych akcji nie spadła już do takich poziomów, na których warto rzeczywiście jeszcze bardziej odnawiać pozycje, bądź też dopiero kupować te, te akcje. I ten wykres, czyli znaczy ten, ten wzór polecam, a szczególnie ten. Benjamin Graham, który jest twórcą analizy fundamentalnej na rynku akcji. Zasugerował, żeby właśnie stworzyć tego typu wykres, żeby oszacować wartość akcji. To jest zysk na akcję pomnożony poprzez te wskaźniki związane ze stopą wzrostu zysków na akcję podzieloną przez rentowność amerykańskich obligacji. I jeszcze warto, żeby dokładnie określić poziomy wyjścia, to już tak z osobistego doświadczenia, powiem Państwu, wziąć jeszcze bufor około 30% z tego wyniku, który się pojawia, i wtedy można. Z dużą dozą pewności siebie, wchodzić na rynek akcji, przecenione bardzo akcje, tak, żeby liczyć na to, że wkrótce one zawrócą w perspektywie średnio, a nawet długoterminowej, jeszcze dodatkowo czerpać profity z dywidend, które są w takiej sytuacji, no, no bardzo, ale to bardzo satysfakcjonujące. Więc te dwa wykresy, te dwa slajdy, szczególnie ten, ten który teraz widzicie, Państwo, Powinno sobie, powinniśmy sobie odświeżyć w sytuacji, kiedy na rynku naprawdę zapanuje bessa, kiedy wyceny spółek będą tak niskie, a zniechęcenie do rynku akcji będzie tak duże, że warto będzie wtedy miłym okiem spojrzeć na rynek akcji na rynek ryzyka, żeby kupić akcje w perspektywie długo albo nawet bardzo długoterminowej żeby czerpać satysfakcję z ich wzrostu wartości plus dodatkowo z bardzo wysokich stóp dywidendy, ponieważ jeżeli kupimy akcje takie bardzo silnie przecenione, to stopa dywidendy jest naprawdę satysfakcjonująca i zbliża się do 10% samej stopy dywidendy rok do roku, więc no, nie ma się czemu dziwić, że inwestorzy fundamentalni tak jak Warren Buffett osiągnęli gigantyczne sukcesy, ponieważ oni bazowali na tym właśnie wskaźniku, na tego typu analizach i tego typu, te, tego typu wzorach. A z tego co pamiętam, z mojego, z tego co, co czytałem, to właśnie Warren Buffett był jednym z tych dobrych uczniów Benjamina Grahama i on się uczył, właśnie analizy fundamentalnej od Benjamina Grahama. No dobrze, ale wróćmy teraz do rynków, do, do strategii inwestycyjnej, ponieważ no, chciałbym zacząć ten dział, od takiego dość prowokacyjnego stwierdzenia, ponieważ obserwując to, co się dzieje w polskim internecie inwestycyjnym, dochodzę do wniosku, że jest spory podział wśród polskich inwestorów, takich krótkoterminowych spekulantów. Praktycznie połowa uważa, bo jak jeżeli nie więcej, że analiza techniczna nie działa, a inna część przychyla się do tego zdania bądź też uważa, że jednak warto posiłkować się analizą techniczną. No, i ja za chwilę Państwu postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście analiza techniczna działa, czy też nie, nie działa. Na podstawie tych danych i tych wykresów, które za chwilę zobaczycie Państwo, na podstawie ponad 20-letniej historii testów, back testów, oczywiście po uwzględnieniu prowizji dla poszczególnych walutowych, zobaczymy za chwilę, czy strategie inwestycyjne oparte na prostych wskaźnikach technicznych, są lepsze od strategii buy and hold, czy też gorsze, jeżeli strategia buy and hold będzie lepsza, to nie tylko Forex, ale także inne e, instrumenty będą za chwilę Państwo zobaczycie, będzie oznaczało, że jeżeli buy and hold jest lepszy, no to znaczy, że analiza techniczna nie działa, a jeżeli wskaźniki techniczne bazowanie na strategiach inwestycyjnych na podstawie wskaźników będzie dawało lepsze rezultaty, będzie to sygnał, że analiza techniczna jest warta, co najmniej warta uwagi. No i przelećmy teraz po tych najważniejszych, to jest moim zdaniem ponad 30 będzie wykresów, i każdy myślę, że znajdzie coś interesującego dla siebie. Pierwszy to eurodolar, jak tutaj widzicie Państwo, jest nawet dość tutaj są te wartości, ile przez te 20 lat strategia wygenerowała zysku bądź straty. No i widzicie Państwo, że jest sporo nawet strategii, które na eurodolarze stosując, są, to jest wykres dzienny, tak? Dawało dodatnią stopę zwrotu, i to nawet po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych, czyli prowizji. Dolar jen jest kolejnym. I jak tutaj widzicie Państwo, tak podświetliłem tą najlepszą strategię, czyli stochastik w tym wypadku na dolar Jenie zachowuje się bardzo ciekawie i interesująco. Ale też chciałbym jeszcze na marginesie coś dodać. Zobaczcie Państwo, że pomimo tego, że ten stochastik na dolar Jenie przez 21 lat wygenerował dobrą stopę zwrotu, to jednak są momenty, są okresy, nawet kilkuletnie, kiedy on zachowuje się gorzej od rynku, więc należy także cały czas brać pod uwagę, że gdybyśmy tylko zbudowali swoją strategię na jednej, na jednej parze i tylko i wyłącznie na tym wskaźniku, to możemy się rozczarować, bo możemy trafić na taki okres, teraz na przykład taki jest od te 18 miesięcy ostatnie, że Stochastik przynosi straty na dolarienie, ale generalnie, gdybyśmy to zobaczyli, rozszerzyli na horyzont 20-letni, no to jednak strategia stochastyczna w oparciu o stochastik zwykły, prosty, daje najlepszą stopę zwrotu. Także tutaj plus dla analizy technicznej, tak samo jak dla euro -dolara. I teraz kabel popularny. No, i co tutaj widzimy? Co prawda, zdecydowana większość wyników jest negatywna, ale analiza techniczna w tym wypadku działa, ponieważ tutaj taki wskaźnik średnich ruchomych daje bardzo dobre stopy zwrotu. Satysfakcjonujące, nawet po uwzględnieniu prowizji maklerski spread, czyli spreadu. Tutaj na kablu analiza techniczna wyraźnie funkcjonuje. Na parze dolar do franka szwajcarskiego także widać wyraźnie, że tutaj jest prosta strategia. Boilinger Ben, czyli wstęgi Boilingera, fantastycznie działa, daje dobre rezultaty, nawet bardzo dobre. Tutaj rozbieżność między kolejną strategią jest no, wprost diametralna, ale także warto zwrócić uwagę, że większość systemów opartych na analizie technicznej jest tutaj no, stratna. Eurofund, jak widzicie Państwo, pierwsza para walutowa, gdzie strategia buy and hold, czyli kupno 20 lat temu eurofunta daje pozytywne rezultaty i to pomimo tych wszystkich swapów i tak dalej, kosztów transakcyjnych. Tutaj analiza techniczna ewidentnie zawodzi i jest tylko kilka wskaźników technicznych, które dają dodatnią stopę zwrotu. Więc tutaj pierwsza, pierwszy sygnał, że analiza techniczna nie działa. Eurofrank. Tutaj widać, mamy kolejne dwa dowody na to, że tutaj wstęgi Boilingera i znowu średnie kroczące dają ciekawą, dobrą stopę zwrotu. W tym wypadku na, na franku szwajcarskim widać, że analiza techniczna jest dobra. Kolejny, czyli kanadajczyk i tutaj widać, że prosta strategia z wykorzystaniem wskaźnika CCI, oscylatora, który każdy ma na platformie, daje ciekawe rezultaty, ale gdybyśmy chcieli tylko i wyłącznie bazować na, tej, na tym wskaźniku, to na przestrzeni ostatnich powiedzmy 10 lat jesteśmy w plecy, tak? pomimo tego, że wskaźnik na przestrzeni ostatnich 20 lat był zarobiony. Także to jest sygnał, że dywersyfikacja jest kluczem do sukcesu, żeby się po prostu nie przestraszyć te, tego, że przez 10 lat mamy na wskaźniku straty. Kolejna rzecz, czyli euro do Australii, i tutaj ewidentnie widać, że analiza techniczna działa. Dane są, pokazują, że prosta strategia oparta na RSI jest najlepsza. Equity tutaj ewidentnie pchnie się, pchnie się do góry, czyli na tej parze analiza techniczna funkcjonuje, czyli już widać, widzicie Państwo, jaka jest duża rozbieżność między wnioskiem, wnioskowaniem, że analiza techniczna działa czy nie działa, na którą stronę przechyla się ta szala. Eurokanadyjczyk, wstęgi Boylingera znowu górują na Eurojenie. W tym wypadku wskaźnik jakiś tam REX, oscylator, nawet szczerze mówiąc, nie wiem co to jest, ale jakiś prawdopodobnie jest wskaźnik, który dobrze teraz performuje, bo equity pchnie się do góry. Kolejny, czyli euro. Nowa Zelandia. Tutaj wstęgi Bollingera znowu są dobrymi wskazaniami. Pamiętajcie Państwo, wstęgi Bollingera opierają się na odchyleniu standardowym, czyli statystyka. Pięknie pokazuje, że, że działa w długim horyzoncie czasowym, i, i to jest też sygnał dla nas, że warto się przyglądać temu, jak tu ten wskaźnik funkcjonuje. Kolejny to jest fundy do Australii, i także prosta strategia MACD M tutaj jest górą, i ten wskaźnik Fear and Greed na funcie do Kanady, znowu CCI jest górą i, i, i średnie kroczące. No, Parze fund do Franka szwajcarskiego. Znowu wstęgi Bollingera się wybijają. Już kolejny raz. Na parze fund do Jena. Strategia tutaj: akumulacja, dystrybucja. Widzę Rate of Change, te, te popularne wskaźniki, pomimo tego, że, że dostępne na każdej platformie, takie popularne, a jednak funkcjonują. Warto mieć to na uwadze. Tutaj fund, fund do Nowej Zelandii. Oscylator stochastyczny, jak pięknie odstawił konkurencję, i to po uwzględnieniu wszystkich kosztów transakcyjnych. To jest niezwykle interesujące. Australia do Jena. Tutaj widzimy RSI, Rate of Change, te popularne wskaźniki, najbardziej popularne w każdej książce na samym początku te wskaźniki są, a pomimo tego one funkcjonują bardzo dobrze. Oczywiście w długim terminie, to pamiętajmy, 20 lat. Para Australia do, do dolara amerykańskiego. Co my tutaj mamy? Furent Grid i średnia ważona, tak? Tutaj się wybija szczególnie. Kanada do Jena. W tym wypadku oscylator stochastyczny i, i średnie kroczące także dobrze funkcjonują. Frank do Jena. Znowu wstęga Bollingera, ale także strategia buy and hold tutaj próbuje zawalczyć, ale jednak jest strategia oparta na analizie technicznej, która ma i to nawet zdecydowaną przewagę. Para Nowa Zelandia do Jena. W tym wypadku także wskaźniki techniczne mają przewagę. Tutaj w tym wypadku akumulacja, dystrybucja i rate of change. Popularny rok. Na parze Nowej Zelandii, do, do, na, na, czyli na tak zwanym kiwi. Tutaj w końcu mamy jakąś parę, gdzie strategia buy and hold jest lepsza. I w tym wypadku tutaj widać, że analiza techniczna poległa. No i pary złotówkowe. Widzicie Państwo euro złoty. I tutaj strategia buy and hold wygrywa, a reszta wskaźników praktycznie no jest tylko ile raz, dwa, trzy a na, tak, trzy strategie. Trzy strategie oparte na analizie technicznej tutaj dają jakiekolwiek tam śladowe zyski po 20 latach, więc to jest bardzo ważny sygnał dla wielu uczestników w rynku. Natomiast na parze dolar do złotego, jednak jest odwrotnie. I tutaj strategia oparta na RSI czy też na, na wstęgach. Na, na średnich kroczących daje dobre rezultaty, i to jest do nas pewna też informacja. No i teraz złoto. Tutaj jednoznacznie zwycięstwem jest strategia buy and hold. Buy and hold wygrywa i mamy zdecydowaną przewagę, ale jest też kilka strategii opartych na analizie technicznej, które wychodzą na, nad kreskę. Więc yy, wnioski, proszę sobie samemu. Yy, Znaleźć. Strategia oparta, a strategia na miedzi. No to tutaj także strategia buy and hold wygrywa. I to jest sygnał, co jest tutaj korzystne, ale też jest kilka strategii opartych na analizie technicznej, które dają zyski. Strategia na srebrze. Tutaj, na strategia na srebrze, wbrew pozorom widać, że strategia Strategie oparte na analizie technicznej dają najlepsze rezultaty, i nawet taka prosta strategia oparta na, na zwykłej, średniej kroczącej, simple moving average daje dobre rezultaty. A strategia buy and hold jest korzystna, ale nie aż tak dobra jak ostatnio, ale coraz jest duża ilość strategii opartych na analizie technicznej, które, które dają zyski. Teraz ropa naftowa, i w tym wypadku. Najlepiej sprawdza się strategia, analiza techniczna i wskaźnik Fear and Grid daje najlepsze rezultaty. Chociaż co należy, na co należy zwrócić uwagę, to tutaj ilość tych oscylatorów, które są pozytywne dla, dla ropy naftowej, nie jest aż taka dobra. No i Bitcoin. I na Bitcoinie widzicie Państwo że jest strategia oparta na prostej, średniej, czyli na średniej wykładniczej exponential, która daje, zdecydowanie bije strategię buy and hold i no jest nawet sporo strategii opartych na analizie technicznej, które, które dają pozytywne rezultaty, ale jest jedna wybijająca się, dająca dwa razy lepsze rezultaty na w ostatnich tych, tutaj w tym wypadku 8 latach niż strategia buy and hold. Więc to też jest bardzo interesujące, pomimo tego, że w ostatnich tutaj tych tygodniach daje ona pewnego rodzaju straty. No i teraz indeksy giełdowe. Strategia buy and hold zdecydowanie króluje na indeksie S&P. Tutaj nawet nie ma co mówić, jest niewiele wskaźników technicznych, które Sygnalizują, że one działają na indeksie SP. Na dax strategia buy and hold także wygrywa, ale jest z, są też pewnego rodzaju wskaźniki, które sygnalizują, że analiza techniczna działa. Pamiętacie Państwo, to jest wszystko po uwzględnieniu już kosztów transakcyjnych, więc nam daje to pewnego rodzaju wnioski. A na indeksie WIG-20 strategia buy and hold oczywiście daje pozytywne. Rezultaty, ale strategia oparta na średniej wykładniczej Expotential daje tutaj najlepsze rezultaty. I moim zdaniem, jakie są, dlaczego powstała w polskim internecie taka wojna między zwolennikami a przeciwnikami analizy technicznej, ponieważ ci, którzy uważają, że strategia to są moje oczywiście wnioski, mogę się mylić. Ale ci, którzy przede wszystkim inwestują na rynku akcji, na rynku surowców, tam gdzie te strategie analizy technicznej rzeczywiście dają negatywne rezultaty, to oni uważają, że analiza techniczna nie działa. Natomiast ci, którzy inwestują na Forexie, gdzie tu większość, zdecydowana większość par walutowych daje dobre rezultaty, nawet bardzo dobre rezultaty, to oni się zastanawiają, o co tym ludziom chodzi, którzy twierdzą, że analiza techniczna nie działa, jak ona działa. No i moim zdaniem. Te dwa królestwa, te dwa stronnictwa ze sobą walczą, a jak tutaj widzieliśmy widzieliście Państwo na tych backtestach z ostatnich 20 lat, po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych, są grupy aktywów, gdzie analiza techniczna działa, jest, są grupy, gdzie ona nie działa, i należy swoim własnym rozumem dojść do wniosku, kiedy stosować to narzędzie, a kiedy nie. Analiza techniczna, z mojego doświadczenia, jest sztuką, nie jest nauką, i należy ją bardzo dopasować do danego instrumentu. Mieć duże doświadczenie, żeby wychwycić te momenty, które zwiększają prawdopodobieństwo, że nasza pozycja będzie zyskowna, niż te, które są, no, niż te pozycje, które widać już na pierwszy rzut oka, że jest szansa na to, że one przyniosą zyski. Te sygnały jest, jest duża. I na tej podstawie należy tak modelować swoje zachowanie, żeby te swoje strategie budować i sugeruję Państwu, jeżeli spotkacie się w polskim internecie z takimi dyskusjami, po prostu podesłać tą prezentację i wtedy będziecie Państwo mieć gotową podkładkę na to, żeby być po jednej albo po drugiej stronie, ponieważ jak wynika z tych wykresów, z tych backtestów, dla każdego coś miłego. I jeszcze raz podkreślam, drodzy Państwo, iż pamiętajmy cały czas, ekonomia to nauka, Społeczna, a nie ścisła, czyli w ekonomii, a pochodną ekonomii są rynki finansowe, A plus B czasem równa się C, a czasem może się równać F, a po jakimś czasie może się równać Z. Więc tutaj te wyniki mogą być różne, i na tym to polega, żebyśmy zdobywali doświadczenie, wiedzę, żeby móc określić, kiedy rzeczywiście można na, tym, na tej metodzie inwestycyjnej bazować, a kiedy raczej nie należy bazować na danej metodzie inwestycyjnej. No, i tutaj chciałbym Państwu przekazać kilka bardzo interesujących takich pozycji książkowych, na które warto zwrócić uwagę. Moim zdaniem szczególnie warto je mieć w swojej biblioteczce, żeby wracać do nich w sytuacjach, które się pojawią prędzej czy później na naszej drodze, albo też jeżeli będziemy chcieli zdobywać wiedzę. Pierwsza i moim zdaniem fundamentalna książka, o której już wspominaliśmy na poprzednich webinariach, to jest książka Zawód inwestor giełdowy dr Aleksander Elder. Książka po prostu maskę, trzeba ją mieć. Dlaczego? Ona idealnie obrazuje sytuację, kiedy jesteśmy świeżo na rynku, kiedy mamy pierwsze straty, kiedy on opisuje bardzo dokładnie jako z tego, co pamiętam psycholog, jak zachowuje się ludzki umysł w sytuacjach, kiedy traci na wartości, kiedy jesteśmy takim człowiekiem, który uważa się za człowieka, który cały czas traci swoje pieniądze i co zrobić, żeby się wybić z tego zaklętego kręgu cały czas stratnych transakcji. Tego człowieka, który jest luzerem, przegrywem, uważa siebie za inwestora, który tylko daje kapitał innym, a nie zyskuje. Co należy zrobić? Jakie działania należy przedsięwziąć, żeby stać się inwestorem, który będzie miał zyski na swoich rachunkach, kiedy będziemy inwestorem żeby być inwestorem sukcesu. Moim zdaniem ta książka jest kluczowa, zwłaszcza pierwsza połowa. Po prostu trzeba ją przeczytać i ją mieć. Drugą książką to jest książka Vantarpa giełda, wolność i pieniądze, poradnik spekulanta. Dość dobrze opisuje mechanizmy, które występują na rynkach finansowych i dość dobrze, moim zdaniem, pozwalają przeżyć te trudne chwile i te chwile euforii, kiedy uważamy, że już tyle wiemy, że będziemy. Zawsze, wszędzie i na wszystkim zarabiać, a rynek to jest po prostu łatwa maszynka do robienia pieniędzy. A jak wiemy, ci z Państwa, którzy inwestują, a myślę, że wszyscy, to wiedzą, że to tak absolutnie nie jest. Następna, na którą warto zwrócić uwagę, to jest trader Wiktora Sperandeo. Z tego co pamiętam, ten Pan był jednym z najlepszych traderów w latach 80., być może nawet w 90., na, na giełdzie, chyba w Chicago. Warto, warto poczytać pracę tego Pana, dość dobrze opisuje takie metody, które należy stosować, żeby osiągać zyski i myślę, z tego co pamiętam, to nawet te krótkoterminowe w day, day tradingu czy scalpingu. Oczywiście książka, z której zaczerpnąłem te, te wzory dla inwestorów na rynku akcji, ona pochodzi z książki Inteligentny inwestor Benjamina Grahama. To jest po prostu książka, must have. Mój, trzeba mieć, jeżeli inwestujemy na rynku akcji, chcemy być inwestorem ala Warren Buffett, kiedy szykujemy się do zbudowania portfela opartego generalnie na spółkach tych dużych, płacących dywidendę, i jak szukać takich okazji inwestycyjnych, zwłaszcza w sytuacji pewnego rodzaju krachów, korekt, kiedy akcje są niedowartościowane, kiedy ich wartość na rynku. Jest zdecydowanie mniejsza niż wartość wewnętrzna wynikająca z wyceń. Po prostu tą książkę trzeba mieć i te wykresy po prostu są, czyli te wzory są zacząć z tej książki. Fantastyczna książka. Oczywiście, gdy ktoś chce sobie usystematyzować wiedzę, to książka o inwestycjach profesorów Jajuga. Z tego co pamiętam, Akademia Ekonomiczna, czyli Uniwersytet Ekonomiczny teraz we Wrocławiu. Książka, która jest taką podstawą. Wszyscy się maklerzy, doradcy inwestycyjni, żeby się zdobyć z tytułu, to trzeba wkuć praktycznie na pamięć tę książkę. Ona zawiera esencję wiedzy. Warto ją po prostu przewertować, jeżeli chcemy się bardziej na, na, na poważnie zainteresować inwestowaniem, a zwłaszcza, tak jak już Państwu wspominałem, chcemy zdobyć licencję na rynku finansowym, żeby pracować jako makler czy też doradca inwestycyjny. No, i oczywiście takie wielkie księgi, takie cegły, analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Te książki także są wymagane, żeby zdobyć licencje maklerskie, czy też zwłaszcza doradcy inwestycyjnego, ale one już tak dokładnie opisują pewnego rodzaju, czyli opisują rynek. Analizę inwestycji, inwestycje, portfele, jak tym zarządzać, jak badać, jak, jak wyznaczać pewnego rodzaju wartości niezbędne przy profesjonalnym zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi. Po prostu tą książkę, także prawie należy wkuć na blacho, jak to się mówi, żeby, żeby być świadomym, jakie są tutaj, no, jaką, jaka wiedza jest przekazywana do skutecznego inwestowania na rynkach finansowych. Także te dwie pozycje moim zdaniem są szczególnie istotne i ważne. Po prostu trzeba je mieć. No i dziękuję bardzo za odsłuchanie tego webinarium. Za chwilę będzie część poświęcona pytaniom i odpowiedziom. Proszę szykować pytania, jeżeli Państwo macie. Takie zachęcam do tego, żeby no tutaj te materiały będą dostępne oczywiście także na naszych kanałach na YouTube. I jeżeli ktoś z Państwa chce wrócić do tych wykresów, to proszę po prostu poczekać, aż będą zamieszczone na, na stronach na naszych kanałach na YouTubie i po prostu do, nie, do nich wracać, bądź też pisać bezpośrednio do mnie ja te maile, które widzicie Państwo, które widzieliście Państwo w prezentacji, są jak najbardziej dostępne dla wszystkich. I oczywiście zachęcam do tego, żeby śledzić mój portfel. Ja tam pokazuję, jak inwestuję już praktycznie od roku tutaj, tutaj yy, ci, którzy chcą to obserwują, jak ja dokonuje transakcji. I jeszcze raz Państwu przypominam, nie obchodzi mnie to, czy rynek pójdzie w górę, czy pójdzie w dół, czy pójdzie w bok, ponieważ posiadanie takiego portfela oznacza, że jesteśmy gotowi na każdy scenariusz. Zwłaszcza jeżeli mamy strategię, że naszym stopem jest stop and reverse, po prostu czekamy na trend i nie obchodzi nas, czy pójdzie coś w dół, czy w górę, czy będzie hossa, czy bessa. Jeżeli będzie trend, to na pewno my prędzej czy później z niego skorzystamy. To jest niewielka zaleta inwestowania, po pierwsze portfelowego, po drugie inwestowania opartego na szeroką dywersyfikację, na szeroką alokację w różnego rodzaju klasy aktywów. Pozwala przeżyć trudne chwile i oczywiście trans, pamiętajcie, należy także pamiętać, że ilość transakcji stratnych w takiej strategii jest ogromna, jest zdecydowanie większa niż transakcji zyskownych. Ale kiedy już wyłapiemy trend, to ten trend poniesie nas tak bardzo, że nie tylko odrobimy wszystkie straty na transakcjach stratnych, ale także zbudujemy bufor na kolejne straty i oczywiście nasz portfel będzie zyskiwał na wartości. Także no, inwestowanie takie portfelowe, moim zdaniem, jest najbardziej skuteczne, najcenniejsze i warto się posiłkować przy inwestowaniu taką, takim sposobem pomnażania swojego kapitału. I oczywiście powyższa publikacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną. W rozumieniu rozporządzenia Unii Europejskiej nr 596 łamane na 2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie linii informacji zawartej w niniejszej publikacji. Także przechodzimy do, do działu pytań i odpowiedzi, i za chwilę zacznę odpowiadać na Państwa pytania. Pan Anonimowy zadaje pierwsze pytanie. Jest kilka modyfikacji wzoru Grahama? Oczywiście, że tak. Czy wszystkie są skuteczne, czy na różne rynki? To znaczy, czy jest, uniwersalny, czy jest uniwersalny, zależnie od posiadanego kapitału? Czy jest uniwersalny, zależnie od posiadanego kapitału? Moim zdaniem jest uniwersalny w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z dużym odchyleniem ceny, którą obecnie mamy na rynku względem tego wzoru. Jeżeli ten bufor, który z tego, co pamiętam w tej książce, był określony na 30%. Tego dyskonta. Jeżeli występuje, to tutaj tutaj autor, czyli Graham sygnalizuje kupowanie, a jeżeli jest prawdą, a wygląda na to, że jest prawdą, że Warren Buffett jest, był najlepszym uczniem Grahama i on to stosuje, to widzicie Państwo, jakie są efekty tego inwestowania. No i wygląda na to, że żeby odnieść sukces, po pierwsze trzeba być cierpliwym, tak? bo Warren Buffett swoją, swoje miliardy zdobył naprawdę. Inwestując długoterminowo, a nie tak licząc na to, że po paru tygodniach, czy tam po miesiącach uda nam się zdobyć wielki kapitał. I po prostu inwestuję systematycznie w wartość. Z tego co pamiętam, posiłkuję się właśnie tymi informacjami od Benjamina Grahama, zawartymi w tej książce i prawdopodobnie bazuje na tych wzorach, które pokazałem Państwu w prezentacji. Pan Mariusz pyta, co jutro ze złotówką? Można jakoś to sensownie rozegrać? Panie Mariusz, czy zobaczymy. Jutro decyzja w cenie jest 50 punktów bazowych. Moim zdaniem, jeżeli będzie wyższa podwyżka 100% o więcej niż 50 punktów bazowych, złoty się umocni. Jeżeli nie, moim zdaniem będzie wymuszał jednak na początku przyszłego roku, żeby były kolejne podwyżki stóp czyli złoty powinien się osłabić, jeżeli będzie tylko 50 punktów bazowych podwyżki. Równolegle widzicie Państwo, co się teraz dzieje. Przejdźmy teraz na platformę. Zobaczmy, co teraz się dzieje. Eurodolar, jak się zachowuje, bo ostatnio dzisiaj spadał, a to oznaczało, że występowała naturalna presja na to, żeby tutaj, żeby tutaj ten eurodolar wypychał znowu złotego jak na najwyższe poziomy. I widać wyraźnie, że, jeżeli popyt na ryzyko na, na światowych giełdach atakuje, no to wtedy. Amerykański dolar się umacnia, bo występuje ta strategia carry trade. W skrócie mamy swój kapitał, ale powiększamy go poprzez lewar, pożyczając euro. Za to euro kupujemy amerykańskiego dolara, czyli e gramy na spadek euro-dolara. I za te zlewarowane kapitały kupujemy akcje na Wall Street. No i to tak się nakręca, 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 czyli te carry trade coraz bardziej. No i oczywiście w sytuacji, kiedy. Spadki indeksów giełdowych występuje, no to trzeba odwrócić tą transakcję, czyli sprzedać akcję i tego dolara, którego wtedy się posiada, sprzedać, czyli odkupić euro. No i wtedy w ostatnich dniach obserwowaliśmy, że jeżeli indeksy giełdowe spadały, to euro-dolar próbował rosnąć. No i ta strategia carry trade, moim zdaniem, jest coraz bardziej rozgrywana na rynkach finansowych. Na eurodolarze ją szczególnie dobrze widać na chwilę obecną, ale nie jest jeszcze aż tak zaawansowana, jak jeszcze pamiętam, w latach 2006-2007, gdy była budowana na parach związanych z Jenem. I tam jak sobie zobaczycie Państwo do, w latach 2006-2007. Jeżeli akcje rosły, no to jen się cały czas osłabiał, ale gdy tylko doszło do spadków no w lecie 2007 roku, to skala spadków par związanych z Jenem, czyli zamykania strategii carry Trade odkupywania jena była tak duża, że spadki były gigantyczne i gwałtowne. I, I być może właśnie to, że carry trade jest budowany, rozbudowywany i będzie zwijany prawdopodobnie w pewnych momentach w przyszłym roku będzie sprawiało, że eurodolar będzie podbijany, będzie rósł na spadkach indeksów giełdowych. Na chwilę obecną myślę, że złoty powinien być cały, czas, jednak pod, pod tendencją na, do przełomu roku na nabycie słabą walutą, ale przyszły rok prognozuje, przynajmniej tak jest moja intuicja, że złoty będzie się umacniał i może być w przyszłym roku bardzo silną walutą może przynieść gwałtowne umocnienie naszej krajowej waluty. Pan Michał pyta. Czy w Twojej strategii jeden instrument, jedna pozycja, nie więcej? Dobrze rozumiem. Panie Michale, dokładnie tak. E, na każdą transakcję jest przypada ta sama wartość ryzyka, tak? Czyli tyle samo. E, środków finansowych kapitału mogę stracić, niezależnie czy to jest tam Bitcoin, euro-dolar, indeks giełdowy. Ta sama, ta sama, to samo ryzyko jest przypisane do danej pozycji i to pozwala nie bazować tylko i wyłącznie na, jednej, na jednym instrumencie. Pan Michał pyta, jak interpretować wynik formuły Grahama w relacji do bieżącej ceny? Bardzo dobre pytanie, Panie Michale. Na chwilę obecną oczywiście... Jak sobie Państwo poobliczacie, no to wychodzi, że praktycznie wszystkie akcje są tak wysoko oddalone od wartości Grahama, że tutaj nie ma żadnych celów inwestycyjnych. To będzie rzeczywiście to będzie fakt namacalny, ale kiedy indeksy giełdowe będą spadać, to zobaczycie Państwo po roku takich spadków. Zdecydowana większość spółek będzie notowana poniżej tych wartości z formuły Grahama, a naszym celem będzie wynalezienie tylko tych spółek, które po pierwsze płacą dywidendę, które są duże, w miarę stabilne, jest duże ryzyko, że on, czyli jest małe ryzyko, że one nie zbankrutują na przestrzeni następnych lat. No i jeżeli mamy spełnione te wymagania, to po prostu akcje są, są po prostu wielką okazją inwestycyjną w promocji po prostu. Tak? Formuła Grahama, ona ma za zadanie wychwycić te odchylenia, zwłaszcza i minus, stąd ten bufor, z tego co mamy tam w książce 30% od wyniku formuły do tego, żeby określić, że akcje są okazją inwestycyjną, są w promocji, że warto naprawdę się zastanowić, żeby czy je czasem nie kupić. Pan Arkadiusz pyta. Czy w portfelu krótkoterminowym przy otwarciu nowej transakcji w przeciwnym kierunku zamyka Pan tą transakcję No oczywiście, że tak. Na tym polega strategia oparta na zleceniu stop and reverse że Jeżeli mamy transakcję stratną, a jest sygnał, żeby odwrócić pozycję, to odwracamy ją czyli ze stratnej pozycji. znaczy Jeżeli mamy shorta, to otwieramy go od razu na longa, a jeżeli mamy longa, to otwieramy go od razu na shorta. Tak? I, I na tym to polega: jesteśmy cały czas w rynku i czekamy na trend. tak? Naszą uzbrajamy się w cierpliwość i czekamy na to, co się wydarzy na rynku. Będąc no, cały czas zaangażowanym i jak ten myśliwy, przyczajony, czekamy na wydarzenia na rynku finansowym. Okej. Okay. Pan tutaj, Pan Mariusz, mówi, że analiza techniczna działa, ale po danych. No Panie Mariuszu, no, analiza techniczna. Tak jak już sygerowałem, jest sztuką, a nie nauką. Bardzo często no, nie działa, ale czasami działa i warto po prostu obserwować. Z, mojej obs z moich obserwacji 20-letniego doświadczenia warto zwracać uwagę na Fibonacci'ego. Fibonacci jest super, zwłaszcza moje ulubione zniesienia wyprzedzające 161%. E bardzo dobrze e czasem dają rezultaty. E oscylatory, ale jak sama nazwa sygnalizuje oscylatory oscylują i są super narzędziami w konsolidacji, ale zawodzą w trendzie. Bardzo często inwestorzy o tym zapominają i cały czas nawet jak jest trend to posiłkują się oscylatorami, chociaż na żeby zbadać trend mamy inne wskaźniki. MACD, czy tam te średnie kroczące. I wtedy, kiedy jest trend, no to powinniśmy działać na podstawie tych wskaźników technicznych badających trend, a nie oscylatorów. I znowu, kiedy jest konsolidacja, to oscylatory super działają, a, a te, yy, te badające trend oczywiście zawodzą i dają yy, straty. Ok. Kolejne pytanie. Pan Michał pyta. Stepaniak, powiesz kiedyś coś więcej o swojej strategii. Panie Michale, ale co dokładnie chciałby pan wiedzieć? Proszę, po, proszę tutaj napisać. O, oczywiście z, od razu zaznaczam, że nie sprzedam, że tak powiem, tego mojego wzoru na strategię otwierania pozycji. Także od, tej, od tego pytania się uchylę, ale każde inne chętnie odpowiem. Pan anonimowy pyta: a co z walutami surowcowymi. Czy faktycznie będą teraz w cenie Australia, a może też CAT. Moim zdaniem, Panie Anonimowy, tutaj Australia i Kanada i wszystkie waluty surowcowe teraz są raczej w trendach spadkowych i dopóki amerykański dolar się będzie umacniał, to myślę, że waluty surowcowe raczej powinny być w tendencjach spadkowych. A jeżeli się tak okaże, dzisiaj zrobiłem taki materiał dzisiaj rano na moim kanale. O surowcach, i tam wyszło, że ten główny wskaźnik badający surowce, czyli Goldman Sachs Commodity Index, jest teraz na kluczowych wsparciach. Jeżeli zostaną one obronione, to surowce ruszą znowu do góry, a jeżeli zostaną złamane, to zacznie się odwracać tendencja na wszystkich surowcach. Na, tych, na tym rynku, który teraz jest w wielkiej hoście. A jako, że moim zdaniem surowce to teraz jest taki wskaźnik wyprzedzający inflację, powinny być to dobry sygnał ku temu, żeby wierzyć, że rzeczywiście inflacja będzie osiągała swoje ekstrema w pierwszym kwartale w przyszłym roku. Natomiast no, tutaj moim zdaniem tendencja do tego, żeby Australia i Kanada czy też Nowa Zelandia się umacniały w najbliższym czasie, zwłaszcza do amerykańskiego dolara, nie jest zbyt yy, zbyt duża. Kolejne pytanie pana Michała. Jak zbudować, jak zacząć budowę portfela? Kupić od razu wszystkie klasy aktywów, czy po kolei dołączyć różne klasy aktywów? Moim zdaniem, z mojego doświadczenia wynika, że lepiej kupić od razu wszystko, otworzyć pozycję i być już w rynku, niż czekać na okazję. Zdarzało mi się to bardzo często, że gdy dokonywałem strategii odwrotnej, że czeka, czekałem, aż zaczęły włącz, włączać się. Kolejne pozycje, ale które wcześniej nie były w rynku, no to przy, często przegapiałem te pozycje, które dawały sporo zarobić, no i to nie była zbyt dobra strategia na samym początku budowania swojego portfela. A jeszcze chciałbym nadmienić, o czym zapomniałem, że jestem wielkim zwolennikiem platform demo, gry na demo i tak dalej, platform demonstracyjnych. Po pierwsze, Pozwalają nam przetestować strategię inwestycyjną, strategie różne. To są fantastyczne narzędzia, ponieważ one sygnalizują, bo po pierwsze, tak jak już Państwu powiedziałem na samym początku, że warto sięgać po, różne, po narzędzia z różnych źródeł. I strategia, czyli platforma DEMO, pozwala nam bardzo łatwo zweryfikować, czy te e, informacje są trafne, czy też nietrafne, jaka jest skuteczność danej, danego narzędzia analitycznego. Dlatego warto inwestować, próbować inwestować na, na, na kontakt demo. No i oczywiście platforma demo służy do tego, żeby poznawać platformę. Jak ona funkcjonuje, jakie są jej plusy, jakie są jej minusy. Więc no, jak najbardziej polecam tutaj te platformy demo. Okej. Okay. Pan Anonimowy. Pan anonimowy pyta, czy dywersyfikacja lepiej u jednego brokera na kilku różnych aktywach, czy u kilku brokerów na tych samych aktywach? Bardzo dobre pytanie. Oczywiście, jeżeli mamy duże kapitały, to warto mieć rachunek, rachunki u różnych brokerów, tak? Naprawdę warto mieć. Bardzo często jest tak, że mm, transakcje... No, że transakcje występują no, na, na samych, no, są, czas, cza, są czasami takie momenty, kiedy broker nam nie wykona jakieś transakcji albo będzie jakiś poślizg albo coś no i lepiej mieć po prostu zdywersyfikowane swoje aktywa, ale już jakie są naprawdę duże, po różnych brokerach, żeby być także zabezpieczonym, a pamiętajcie Państwo, że dywersyfikacja jest bardzo dobrym narzędziem na rynku finansowych, także jeżeli chodzi o, o brokerów, i to, I to pytanie uważam że za bardzo, ale to bardzo celne. Kolejne pytanie, Pan Wacław pisze. Jak się Pan odniesie do ogólnie powszechnej opinii, że PLN się zeszmaci w związku z polityką polskiego rządu? Panie Wacławie, dziękuję za pytanie. Bardzo intrygujące i takie no, dość, dość agresywne, ale chętnie odpowiem ze względu na to, że gdy zobaczymy, jak zachowuje się koszyk złotego, koszyk złotego zwykły, czyli 50% dolar złoty, 50% euro złoty przez dwa, i zobaczymy wykres, a na stuk, na portalu stuk jest właśnie taki dostępny, to zobaczymy po pierwsze, że złoty wcale nie jest osłabiony, jest po prostu na poziomach ekstremalnych z ostatnich kilkunastu lat. Tak było. W latach 2004, z tego co pamiętam, 2008 9 bodajże że w latach 2012, jest teraz, czyli generalnie nie jest wcale osłabiony, nie jest ani silny, ani bardzo, nie jest rekordowo słaby, natomiast jest na poziomach ekstremalnych, na, na poziomach, na których był tam 15-10 lat temu, a dodatkowo, co jest niezwykle istotne dla całej gospodarki, to fakt, że zmienność, jak zobaczycie Państwo na wykresach, w ostatnich latach diametralnie spadła na rynku złotego, więc złoty jest bardzo stabilną walutą, naprawdę jest wyjątkowo stabilną walutą. Tutaj zmienność jest niewielka. No, do rzadkości należą impulsy dłuższe niż tam 20-30 groszy, co kiedyś 10 lat temu było po prostu standardem, a teraz jest to wytłumione. No i oczywiście powoduje to pewnego rodzaju pewność dla wszystkich eksporterów, importerów dla gospodarki, że no tutaj złoty jest, a, a wahania są plus minus 5% od obecnych poziomów, czyli po prostu niewiele, więc, więc naprawdę dużą zasługą w ogóle tej całej polityki narodowego banku polskiego jest to, że Wahania na rynku złotego silnie spadły, nie są aż tak duże jak jeszcze 15 czy 20 lat temu. Co nie oznacza, że na przykład w przyszłym roku, a ja to prognozuję, jak widzicie Państwo w tych moich komentarzach, rok 2022 moim zdaniem będzie rokiem bardzo silnego złotego. Powody. Po pierwsze, stopy procentowe w Polsce idą do góry. Jak, widzicie, jak kiedyś państwo zamieszczałem w poprzednich webinariach, punkty swapowe na euro, na euro złotym dochodzą do 20 groszy, do 2 do 2000 pipsów, czyli około 5% można zainkasować za same punkty swapowe, jeżeli przetrzymamy pozycję krótką euro złotego przez rok. A to ostatnio raz ostatni raz była taka sytuacja w 2004 roku. I jeżeli w 2022 roku stopy procentowe będą dalej rosły, a równolegle pojawią się informacje, że te, kapita że te środki finansowe z Unii Europejskiej, co teraz są mrożone, zaczną spływać do Polski. To moim zdaniem powtórzy się scenariusz z 2004 roku, a w 2004 roku także zaczęły pierwsze środki z Unii Europejskiej wpływać do Polski. Więc, więc to, że stopy procentowe będą wysokie, swapy będą tak wyraźnie no, dające 5% stopy zwrotu przez, za samo utrzymanie złotego przez rok, a dodatkowo zaczną spływać te środki z Unii Europejskiej, to moim zdaniem przyszły rok może być dla złotego no, fenomenalny. Złoty może być wyraźnie umocniony za 12 miesięcy. I moim zdaniem nawet to jest scenariusz bazowy, bo jeszcze gdy uwzględnimy fakt, że dla Wall Street polska giełda jest no bardzo atrakcyjna, te wyceny polskich akcji są naprawdę bardzo niskie, to jeżeli zobaczą, że tutaj na świecie giełdy zachowują się w miarę stabilnie, a złoty zaczyna się umacniać, to po prostu będą wchodzić licząc na to, że stopa zwrotu będzie Da im dodatkowe zyski. Nie dość, że złoty się będzie umacniał, to jeszcze będą osiągać zyski na rynku akcji czy też obligacji. Także moim zdaniem przyszły rok to będzie rok polskich obligacji. Będziemy obstawiać spadek inflacji, zwłaszcza od drugiego kwartału w przyszłym roku na polskich obligacjach I oraz, oraz fakt, że stopy procentowe w Polsce już nie będą rosły aż tak mocno. I to, że tutaj napływ. Kapitału do Polski powinien wystąpić. Także takie moim zdaniem są perspektywy dla złotego. Pan Mariusz pyta: Bardzo silnego złotego, do jakich poziomów do pan spadniemy na euro? Jeżeli się, panie Mariuszu, jeżeli pan zobaczy 2004, co się wtedy zaczęło dziać na rynku złotego, no to mówiąc w skrócie, mieliśmy 4 lata hosy na, na rynku złotego. I gdyby Scenariusz miał się powtórzyć, no to ho, ho, nawet nie, nawet nie patrzmy na to, jakie poziomy byłyby za, za te parę lat na, na rynku złotym. Osobiście no, uważam, że ten scenariusz się nie powtórzy. że To nie będzie taki scenariusz jeden do jednego, ale potencjał ku uparciu w rejon tam 3,50 na dolar złotym i w okolicach 4,20 na euro złotym jak najbardziej jest możliwy tak, w takiej sytuacji. Także no. Moim zdaniem te czynniki, o których przed chwilą mówiłem, no, będą wyraźnie wpływały na presję na to, żeby się złoty umacniał w następnych latach. Pan Wacław pyta, jak, jak, widzi, jak widzę w tym kontekście sens inwestycji w polskie obligacje? Panie Wacławie, dziękuję za to pytanie. Moim zdaniem od drugiego kwartału przyszłego roku polskie obligacje będą rozkwytywane jak świeże bułeczki Rentowności są na takich fajnych poziomach, że aż się prosi, żeby je kupować. Dodatkowo można będzie zarobić na złotym. Stopy procentowe w perspektywie od, od drugiego kwartału przyszłego roku, według rynku, czy to teraz, czy to miesiąc temu, już nie miały aż tak dynamicznie rosnąć, więc moim zdaniem inwestorzy zaczną grać na to, że, że infl inflacja w Polsce zacznie spadać. Jeżeli dane Powiedzmy już od lutego, zaczął sygnalizować, że rzeczywiście tworzą się ekstrema inflacji na tych wskaźnikach najbardziej popularnych, czyli tam, powiedzmy, inflację CPI. Tak? No to inwestorzy myślę, że powinni się rzucić do polskich obligacji i rynek obligacji może dać w przyszłym roku jeszcze wyższe stopy zwrotu wbrew pozorom niż rynek polskiego złotego. Ale inwestorów zagranicznych, gdzie gdyby się rzeczywiście połączyło umocnieniem złotego, z umocnieniem obligacji, no to już w ogóle byłby raj na ziemi. Także no, moim zdaniem perspektywy dla polskich aktywów w przyszłym roku są takie, że obligacje i złoty to taki top. Pan Michał pyta, jakie średnie kroczące stosujesz na Forexie? Panie Michale, przy inwestowaniu nie stosuję żadnych średnich kroczących, ale przy dokonywaniu pewnego rodzaju analiz to oczywiście te najbardziej popularne Czyli średnia dwusuwesyjna jest interesująca, średnia 233 z 233 okresów i te mniej popularne, czyli 55 i 21, dobrze się sprawdzają, pokazują te trendy, siłę po prostu trendu Nie warto zwłaszcza obserwować to zachowanie rynku w średnim terminie względem średniej dwusuwesyjnej, ona jest interesująca, dość dobrze określa, co się dzieje na rynku. Ale także zaletą tego jest to, że na, te, na tą średnią dwustacyjną patrzy praktycznie cały szeroki rynek i wtedy dość łatwo się zorientować, jakie będzie nastawienie rynku, ponieważ jeżeli tam ta średnia jest pokonywana w górę albo w dół, no to część inwestorów będzie, będzie kupowała, a część będzie sprzedawała dany. Instrument finansowy, więc łatwo określić. A poza tym ta średnia jest bardzo medialna bardzo często jest wykorzystywana. No i no po prostu warto, warto patrzeć, warto myśl, warto postarać się myśleć tak, jak myśli nasz przeciwnik. tak? Dlatego osobiście nie jestem wrogiem analizy technicznej. Mariusz, pan Mariusz pyta, a jak pieniądze z Unii nie przyjdą? Panie Mariusz, dziękuję. Jak, pa, jak pan, jeżeli tak się stanie, że pieniądze z Unii nie przyjdą. Ta skala moim zdaniem umocnienia złotego nie będzie aż tak duża, ale myślę, że złoty jednak w przyszłym roku się umocni. A jeżeli pieniądze przyjdą, a myślę, że przyjdą tak dopiero w drugiej połowie przyszłego roku, no to złoty może mieć może być naprawdę pod silną presją na umocnienie. Pan Wacław też pyta, a obligacje indeksowane inflacją? Panie Wacławie, w ostatnim czasie, czyli znaczy w no, w poprzednich materiałach było o tych obligacjach indeksowanych inflacją. One są dobre w sytuacji, kiedy chcemy przez cały okres życia obligacji, czyli powiedzmy przez te 4 lata, ją trzymać. Bo jeżeli chcielibyśmy ją wcześniej sprzedać, oczywiście ją sprzedamy z, ze stratą i ona nas nie zabezpieczy przed inflacją, ale jeżeli jesteśmy pewni, że przetrzymamy inwestycje w, to, w te obligacje przez cały czas trwania, Długość życia tej obligacji 4, 6 czy te 10 lat, no to one rzeczywiście nas dodatkowo zabezpieczą przed tą inflacją. Także takie jest moje zdanie. Okej. Okay. Pan Michał pyta, kolejne pytanie. Można się jakoś hedżować w przypadku, kiedy są duże spadki na indeksach, a my jesteśmy załadowani w longi? No Panie Michale, wy znaczy zamknąć longa i wtedy jesteśmy zahedżowani. Chyba, że u jakiegoś innego brokera otwierzemy przeciwną pozycję. No i w taki sposób będziemy, będziemy postępować. Ewentualnie już te, te książkach, które były przedstawione, są pewnego rodzaju strategie wykorzystujące to, że inwestujemy, znaczy dokonujemy transakcji na, na instrumentach pochodnych typu futures, ale w pewnej proporcji uzależnionej od wskaźnika z tego co pamiętam, wskaźnika beta akcji dla całego portfela. No, i tam na tej, na tej podstawie, na podstawie wzorów, które tam znajdują się w tej książce, wychodzi nam, ile mamy pewnego rodzaju futures sprzedać, jeżeli chcemy się zabezpieczyć. I w taki sposób część tych profesjonalnych inwestorów zabezpiecza się przeciwko tym spadkom na indeksach giełdowych. OK. Czy są jeszcze jakieś pytania? OK. pan Wacław pyta, tak, pisze, nie mam możliwości nie miałem możliwości uczestniczyć w poprzednich webinariach. Panie Wacławie, nic nie szkodzi. Zapraszamy na nasze st strony, na nasze kanały na i e Tickmill i mój Ace Market UTV. I tam są zamieszczane te webinaria. Proszę wejść, zobaczyć. Śledzić. Jeżeli ma pan jakieś pytania, proszę pisać. Oczywiście, z przyjemnością odpowiem, jeżeli tylko będę w stanie. Ok. Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy są jeszcze jakieś pytania, drodzy państwo? Pan Anonimowy pyta, czy warto inwestować w złoto? Dziękuję za pytanie, Panie Pani Anonimowy. W poprzednim materiale dotyczącym hossy czy BESTY 2022 rok były takie wykresy, które sugerowały, jak prawdopodobnie zachowa się złoto w przyszłym roku. I tam była sugestia jednoznaczna dla, dla wszystkich surowców, że bardziej prawdopodobne są jednak spadki w przyszłym roku niż wzrosty. Więc no, tutaj rynek sygnalizuje i nastawia się na to, że jednak będą spadki ceny złota. Okej. Okay. A, pyta pan, czy złoto inwestycyjne. Osobiście nie inwestuję w złoto inwestycyjne. Mam mygliste pojęcie dotyczące tego, jak, to, jak inwestować w, w tę w klasę, klasę aktywów, więc no, pytanie po prostu pozostawię bez odpowiedzi tutaj. Nie jestem specjalistą od tego. Pan Kami pyta. Punkt widzenia na najbliższe dni na indeks dolara DX, czyli na to, co się wydarzy przed i po Fedzie w przyszłym tygodniu. Moim zdaniem, amerykański dolar bardzo prawdopodobnie, ale będzie się umacniał w perspektywie co najmniej do końca tego roku. I oczywiście spodziewam się, że co najmniej do połowy przyszłego roku dalej będzie się umacniał. Strategia carry trade powinna się coraz bardziej nakręcać. Amerykański dolar tutaj. Dokonuje, no, znaczy no jest w trendzie ewidentnym. Dodatkowo te, ta, ta strategia napędza siły amerykańskiego dolara. Spodziewam się słabości euro w przyszłym roku, jako waluty, która będzie finansowała strategię carry trade, więc no tutaj wszystkie waluty powiązane z euro powinny sygnalizować osłabienie euro. Moim zdaniem taka, taka będzie zależność. I oczywiście w sytuacjach, kiedy będzie zwijany carry trade, w sytuacji jakichś zagrożeń, jakichś korekt na indeksach giełdowych, to euro może zyskiwać w takiej sytuacji na wartości. Dlaczego? Ponieważ rynek przyszłych stóp procentowych sygnalizuje, że w przyszłym roku nie ma szansy na podwyżkę stóp procentowych w strefie euro, a wszystkie inne duże kraje mają podwyższać stopy procentowe. To też było w ostatnich, na ostatnich webinariach. Są też takie fundamentalne. Znaczenie podwyżek stóp na umocnienie aprecjacji walut. I z tego, co wynikało, tylko euro, tylko strefa euro ma pozostawić stopy procentowe na takim na tym samym poziomie. Ale dodatkowo, moim zdaniem, z takiego ekonomicznego punktu widzenia, jest to wielki jeden wielki zakład, ponieważ podwyżki stóp na świecie. Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, tutaj Kanadzie, Nowej Zelandii, w Polsce i w ogóle w całym regionie, mają według tych podwyżek zastopować wzrost inflacji. A, a wygląda na to, że ECB jest jedynym bankiem centralnym na chwilę obecną z tych, z tych dużych, no może poza jeszcze no tutaj, w naszym zachodnim świecie, gdzie nie będą podwyższane stopy procentowe, czyli ECB sygna tak zachowuje się, jakby. Nie wierzył w to, że inflacja będzie podwyższona przez dłuższy czas. Tak jakby ECB sygnalizował, że inflacja jest tylko chwilowa i że wkrótce zacznie w naturalny sposób spadać, bo ma charakter podażowy. Więc moim zdaniem 2022 rok będzie takim zakładem, kto ma rację. Czy te banki centralne jak Narodowy Bank Polski, czy tam Bank of England, czy Fed, które będą podnosiły stopy czy wygranym będzie ECB, który nie będzie podnosił stóp procentowych? To jest moim zdaniem jeden z wielkich zakładów na 2022 rok, jeżeli chodzi o banki centralne. Kto będzie miał rację w walce o inflację? Jak broni się pan przed skutkami ogólnoświatowej inflacji? Panie Wacławie, dziękuję za pytanie. Oczywiście moim portfelem, nie będę się chwalił, ale stopa zwrotu z portfela na chwilę obecną to jest około 60% skali rocznej, więc no ewidentnie jestem zabezpieczony przed inflacją. Tutaj ta stopa zwrotu, no bije inflację, daje dobrą stopę zwrotu, więc tak się bronię. <grych> OK. czy są jeszcze jakieś pytania? Pan Kamil pyta, czy są jeszcze spółki walory na ostatnią fazę hosty? Panie Kamilu, generalnie nie jestem specjalistą od poszczególnych spółek, więc no tutaj trudno mi panu odpowiedzieć dobrze na pytanie, natomiast ja też sygnalizuję w swoich komentarzach, że rosnące stopy rynkowe, te prostopy procentowe, na przykład te obligacje dziesięcioletnie, dają taką, generują taki trend, że modele wyceny spółek typu, znaczy spółek tych technologicznych opartych na, na potencjalnych możliwych przepływach, zyskach przyszłości, one zmniejszają wyceny tych spółek, więc moim zdaniem na, najbardziej narażone na spadki są spółki technologiczne w przyszłym roku, jeżeli stopy oczywiście będą rosły, więc no, może w przyszłym roku dojść do zmiany, że to spółki te defensywne, te wzrostowe zaczną zachowywać się lepiej niż spółki te, które wiążą się z dużym ryzykiem te spółki technologiczne, te nastawione na to, że mają one tylko i wyłącznie rosnąć, czyli wartościowe spółki, powinny zachowywać się lepiej niż te spółki nastawione tylko i wyłącznie na wzrost. Zobaczymy, czy tak będzie, czy ta logiczna strategia pokryje się z rzeczywistością. Ok? Czy są jeszcze jakieś pytania? Drodzy Państwo. Drodzy panowie, czy są jeszcze jakieś pytania. Okej, okay, to dziękuję bardzo za uczestnictwo w tych wszystkich webinariach, spotkaniach. Jeżeli są jakieś pytania, to zachęcam do tego, żeby się skontaktować ze mną poprzez drogę e-mailową. Jeszcze raz dziękuję za to, że byliście Państwo, że byliśmy razem, że mogłem się z Państwem podzielić wiedzą, służyć Państwu moim doświadczeniem. No, i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Życzę każdemu oczywiście wesołych świąt, gigantycznej stopy złotów w przyszłym roku i to, żebyśmy się dzielili wiedzą, żebyśmy się stawali coraz bardziej wyedukowani. A ostatnie moje informacje, jakie do mnie doszły, sugerują, że Polacy, jeżeli chodzi o korzystanie z YouTube'a, są jedną z niewielu nacji, które na YouTube szukają przede wszystkim wiedzy, a mniej rozrywki. Podobno większość świata szuka na YouTube'ie bardziej rozrywki, a nie wiedzy, a my jesteśmy takim jednym z niewielu wyjątków. Także dziękuję bardzo, życzę wszystkiemu wszystkim dobrego dnia i stopy zwrotu w najbliższych w końcówce roku i wesołych oczywiście świąt. Dziękuję bardzo, kłaniam się wszystkim.